Was w wielkanocnym odcinku pracowni origami. Dzisiaj złożymy kurczaczka. Bardzo prosto go wykonać i będzie piękną wiosenną ozdobą. Mały kwadratowy arkusz papieru składamy po przekątnej z jednej i z drugiej strony. Następnie jeden wierzchołek zaginamy w odległości 1-2 cm od środka. Później zaginamy go w drugą stronę do krawędzi. Następnie wierzchołek po przeciwnej stronie kierujemy do góry tak, aby oba wierzchołki nałożyły się na siebie. I ten wierzchołek też odginamy w drugą stronę, aby powstały dwa takiej samej wielkości trójkąty. Powstanie z nich dzióbek kurczaka, dlatego na tym etapie możemy go pokolorować pisakiem po obu stronach. Teraz musimy zagiąć brzegi czerwonego trójkąta do górnej krawędzi. Najpierw prawą, później lewą krawędź. I to samo powtarzamy na drugim trójkącie. Po zgięciu całej figury na pół wzdłuż osi uformuje się dzióbek. Teraz musimy nadać kształt kurczaczkowi. Zaginamy górną część figury ukośnie, po czym otwieramy figurę i wzdłuż linii chowamy wierzchołek do środka. Na tej samej zasadzie formujemy brzuszek kurczaczka, zaginamy i chowamy do środka. Z tyłu figury wystarczy zagiąć do środka jedno skrzydło, a później drugie. I na koniec górną część też ładnie formujemy, chowając zagięcia do środka. Teraz wystarczy dorysować oczy i kurczaczek jest gotowy.